Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawej ładowarki bezprzewodowej Oki LC-A2. Obudowa ładowarki składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Jest dolna podstawka oraz górna część do pionowego trzymania telefonu. Całość wczepia się na dwa zaczepy, a pomiędzy nimi jest złącze USB typu C. Gniazdo tego samego typu znajdziemy jeszcze w podstawce na tyle, to za pomocą niego będziemy dostarczali energię do ładowarki. Od spodu urządzenia mamy cztery antypoślizgowe nóżki, które zwiększają przyczepność do blatu. Od przodu znajdziemy z kolei dwie diody, jedną od dołu na podstawce, a drugą w elemencie z pionową ładowarką. Świecą się one na niebiesko, kiedy urządzenie jest w stanie czuwania, oraz na zielono, gdy ładujemy na niej jakiś sprzęt. Osobiście trochę ubolewam nad tym, że nie da się wyłączyć tego podświetlenia, co ma szczególnie znaczenie w sytuacji korzystania z tej ładowarki przy łóżku, ponieważ takie światełko może po prostu irytować. Oki LC-A2 jest na pewno świetnie wykonaną ładowarką. Mamy tu użyte matowe tworzywo sztuczne, które jest bardzo dobrze spasowane, nie ma tu żadnych luzów, nic nie skrzypi i wszystko jest tak, jak być powinno. Ładowarka jest dostępna w dwóch kolorach, czyli czarnej oraz białej. Urządzenie może ładować tak naprawdę dwa różne sprzęty jednocześnie w sposób bezprzewodowy i główna ładowarka jest w tej doczepionej części, która pozwala na niemal pionowe trzymanie telefonu. Obsługuje ona maksymalnie 10-watowe ładowanie, które jest możliwe nawet podczas korzystania ze smartfona z etui. Producent podaje, że nie powinno mieć ono więcej niż 3 mm. Szybkość ładowania urządzenia będzie zależała od dwóch elementów. Po pierwsze od zastosowanego adaptera sieciowego, ponieważ w zestawie otrzymujemy wyłącznie przewód USB. Możemy go podłączyć do dowolnego adaptera i szkoda, że nie zdecydowano się na dodanie takiego elementu do zestawu. Wymusza to na nas poniesienie kolejnego kosztu lub zajęcie dotychczasowo stosowanej ładowarki. Po drugie, wszystko też zależy od urządzenia, które chcemy ładować. Według producenta najszybciej będą ładowały się urządzenia Samsunga z mocą właśnie 10W. iPhone z kolei będzie ładował się nieco wolniej, do maksymalnie 7,5W. W drugiej części ładowarki, czyli w podstawce, mamy jeszcze drugą ładowarkę, która maksymalnie może przekazywać moc 5W. Z założenia jest to miejsce do ładowania słuchawek od Apple, w praktyce jednak możemy ładować każde inne słuchawki, a nawet spokojniej smartfona. Najważniejszą informacją jest jednak to, że obie ładowarki działają jednocześnie, możemy więc ładować dwa sprzęty w tym samym czasie. Tak naprawdę trudno ocenić, ile czasu będzie ładował się konkretny smartfon. Wszystko zależy od tego, czy będziemy go podnosić, jakie działania będą w tle, no i oczywiście jaki adapter sieciowy zastosujemy. Porównałem jednak ładowanie w dwóch smartfonach i innych słuchawkach w trybie bezprzewodowym i przewodowym na takiej samej ładowarce. Samsung Galaxy Note 10 Plus przewodowo uzyskałem pełne naładowanie po 3 godzinach, z kolei bezprzewodowo po 5. W iPhone 11 przewodowo były to 2 godziny, a bezprzewodowo około 3, a w słuchawkach QCYHT01 przewodowo ładowały się one 1,5 godziny, a bezprzewodowo około 2,5. Czasy ładowania na takiej ładowarce są więc nieco wydłużone, z drugiej strony jednak korzystając z bezprzewodowego ładowania możemy cały czas odkładać telefon w wyznaczone miejsce, no i w taki sposób ciągle będzie uzupełniała się energia. I to tak naprawdę bez konieczności podłączania przewodu, więc wykształcając sobie taki nawyk odkładania urządzenia na ładowarkę, bez problemu zapewnimy sobie ciągłość pracy i cały czas naładowaną baterię. Podsumowując, ładowarka bezprzewodowa Oki LC-A2 kosztuje aktualnie w okolicy 130 zł. Uważam to za bardzo uczciwą cenę, jak za sprzęt, który może jednocześnie ładować dwa urządzenia. I mogą być to albo smartfony, albo smartfon i słuchawki, więc jest zachowana tutaj pełna dowolność. Do tego ładowarka pozwala na pionowe trzymanie telefonu, co ułatwia szybki podgląd powiadomień, łatwiejsze sprawdzanie godziny, czy nawet przeprowadzanie wideokonferencji bez stosowania statywu. No i dodatkowym plusem jest jeszcze to, że smartfon wtedy będzie cały czas się ładował. Osobiście uważam też, że ładowarka po prostu bardzo ładnie wygląda, jest też solidnie wykonana, więc myślę, że cena jest jak najbardziej adekwatna. Jedyne co bym zmienił, to te diody informujące o stanie pracy urządzenia. Szkoda, że nie da się ich wyłączyć, co by przydało się przede wszystkim w sypialni. Poza tym jednak myślę, że Oki LC-A2 to naprawdę bardzo ciekawa ładowarka i śmiało można ją polecić. A co Wy o niej myślicie? Czy Wy byście ją kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!